Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBK, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Star Wars Jedi Fallen Order. I gdzie idziemy? W sumie to sam jeszcze nie wiem, ale próbujemy uwolnić powoli jednego z wojowników, chyba kapitana Wookie, dobrze mówię, pewnego rodzaju dowódcę. Ta gra mnie nigdy nie przestanie zadziwiać, kiedy ona się ścina. Z jakich powodów? Czekajcie, wiecie co, już powinienem być takim memem, że na początku każdego odcinka każdy gra w bingo i takie odhacza sobie, kiedy ja powiem w końcu o tym, że gra jest źle zoptymalizowana, czy tam, że jest źle zaimplementowany silnik. Tak powinno być. Trzymanie pchnięcia pozwala Kalowi już z tymi calami, jest moja głowa. Odpychać grupy wrogów i wytrącać... Okej. Okay. O, to jak najbardziej, to mi się bardzo przyda. Ponieważ grupy wrogów, no ja osobiście przy walkach z grupą miałem z tym problemy, że tylko jedną osobę odpychałem. Zyskuje więcej mocy, gdy cel, Jezus, nie cel, tylko Kal. Ja naprawdę się nie potrafię czytać. Ja zyskuję jej część, gdy jego ataki są blokowane, to może nie. Ale mogę zwiększyć sobie maksymalną moc i to też chętnie zrobię. Jak widzicie, w ogóle bardzo dużo punktów zdobywamy. Zostaje, mówię, wydaje mi się, że to wszystko jeszcze się rozejdzie, bo tutaj są linie, na przykład tutaj pode mną zaraz. Wydaje mi się, że jeszcze to będzie rozdzielone dalej. Ale tak naprawdę zobaczymy. Ja sobie jeszcze odpocznę. Chyba odpocząłem wcześniej, ale ten dwa odpoczynki nie ma to znaczenia. Szczerze mówiąc, większego. I teraz chyba schodzimy na dół, bo tutaj nic więcej już nie widzę. Chociaż... nie. Schodzimy na dół po prostu. To można pewnie popchnąć. Właśnie. Na tej pierwszej... znaczy na sanktuarium też było parę rzeczy do popchnięcia jeszcze. To jest właśnie coś, co spowoduje, że... że będzie się chciało. Może. Powinniśmy to zgłosić. Bratko, jest na górze! Teraz się będzie chciał wrócić potem do poprzednich lokacji. Kończę z tym! Nie jest niezwyciężony, czas zabłysnąć! No panie kolego, no. Bardzo ładnie, no. Osobiście uważam, że takie bawienie się z nimi jest przyjemne. W momencie, gdy tego nie wiecie, pojedynczo im odbijamy te strzały. Bardzo fajna zabawa. Zostań szumowców. Ale wydawało mi się, że już go mieliśmy zbadanego dawno temu. Ja tutaj mogę wejść. O, mogę, okej. Do wszystkich jednostek straciliśmy kontakt z oddziałami na platformie towarowej 119 Greg. Zobacz, znowu zdarzyło się to samo. To nie jest. Zrozumiałem. Moja wina, mam wrażenie. Wygrać. Jesteśmy zgubieni! Nie radzisz sobie? Okay. No, to sobie nie radzi, to sobie nie radzi, przepraszam bardzo. Ale nie tutaj chciałem, moi drodzy, pójść na razie. Gdyż dużo bardziej interesowało mnie to miejsce. Które to? Wkrywa jeszcze jedną tajemnicę. Kolejne echo. To zostało po Łukich. Mieli tu kryjówkę, kiedy walczyli z Imperium. I to na razie w tyle. No to wychodzi. Możemy dalej lecieć do naszego celu misji. No i mamy, moi drodzy, kolejnego z przeciwników. No nie są nic jakoś specjalnie mocni, ale też nie chcę się z nimi tak głupio bić. Oj, 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 ale to się mogło bardzo źle skończyć dla nas. Panie kolego, ja chcę kogoś innego zabić, to proszę mi się nie wcinać. Uwaga! Aha. Jedi, to po to się szkoliłem. Szturmowcy czystki, czyli największe zło. O, 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 o. Co tu się dzieje? Co? Przepraszam bardzo, ale to jest kuźwa przesada. Ja specjalnie jeszcze pomiędzy odcinkami zszedłem z opcjami graficznymi. To jest przesada. Podkreślę jeszcze raz, 1080 Ti na najnowszych sterownikach. Mam wszystko absolutnie wyłączone oprócz nagrywania. To jest przegięcie. To, co się dzieje tutaj. Nie uciekniesz mi. Ginie.
Jestem naprawdę w tym momencie zły. Bo ja nie mam zamiaru wydawać co rok czy co dwa lata ponad 4000 zł na kartę graficzną na przykład, tylko po to, żeby móc zagrać w gry w danym roku. Dlatego na przykład pod tym kątem konsole są lepsze. Muszę przyznać. Pod tym względem konsole są lepsze. Tylko problem z konsolami jest taki... Naprawię to! Nigdy nie widziałem takiego szturmowca! Musisz uwolnić łuk ich z cel! Nie zwlekaj, Jedi! Szyb otwarty! Leć! Problem konsol jest taki, iż... No, one jednak mają często troszkę gorszą tą grafikę. Po drugie, no, nie wszystko, co na PC ta wychodzi na konsolę. Szczególnie jeśli chodzi o jakieś gry indie, czy coś tego typu, a to też akurat lubię sobie w nie pogrywać. Trochę ciasno, co, Billy? A po trzecie, nagrywarki typu... Rozwalcie ich gniazdo! Avermedia, no, też niestety kosztują. Zabijmy kolejnego z nich. Jesteś bez szans! Wow, O nie! Damy mu radę? Dobijmy go szybko, póki możemy. Tyle nie dać się zabić. Bo oni są dosyć problematyczni, szczególnie jak nas walą. Nie pomijam mi. Jeszcze raz? Nie? Okej, przegrzała mu się broń. No. Okej, było blisko. Puh, się trochę zestresowałem. Wspaniale. Dobra, pięknie, mój drogi BD-1. Cokolwiek gdzie teraz? Okej, czy ja tam coś miałem do zrobienia, czy mi się wydawało? Okej, nie, mnie się wydawało tylko. Ja już widzę różne rzeczy chyba przed oczami. Chyba jestem zmęczony albo coś. Ale, no właśnie, gdzie mieliśmy iść? Mamy chyba iść tędy. Ja chyba dobrze zakładam. To nie po tym catwalku, tak wnioskuję, ale... Na pewno chcesz się do tego podpiąć? Dawaj. Dobra. Okej. Okay. To ładnie porobił ten nasz bidik. Odblokował on tym samym kolejną ścieżkę. Dlatego chciałeś to przesunąć. Nie miałeś pojęcia o tym przejściu, co? Chciałeś uruchomić wycinacz. Okej, okay, zatrzymajmy to. Lecimy. Tylko, że boję się, iż zaraz padniemy, gdyż nie mamy żadnego punktu zapisu niestety. O, mamy. Okej, okay, mamy. Mamy to. Ja, byliśmy blisko śmierci naprawdę, bo... Już trochę tego punktu nie było i takie będzie śmiesznie za chwilkę i będzie trzeba przechodzić pół mapy od nowa. Na szczęście nie. Na szczęście gra nie jest na tyle chamska, żebym musiał... Tutaj... Żebym musiał na nowo przechodzić aż taki fragment. Są te po prostu całkiem nieźle te wszystkie punkty wymierzone, powiedzmy. No, wierzyłem ci u góry, szczerze mówiąc. Chyba aktualnie tak średnio stoimy z tym. Zaujesz tego! Z tym jak... Tutaj wygląda walka. Względem naszych... Na nasze możliwości. Okej, okay, poszło. Jeszcze jeden. Pani pająk? Dziękuję. Okej. Okay. Bałem się, że tego nie przeżyjemy, szczerze mówiąc. Mam wrażenie, że było blisko. Może Gris z nich coś upiści. Ten tutaj chyba znalazł nowe... A, no dobra. ...zasoby, rośliny? Co tam jest? Teraz mamy kolejny materiał na miecz świetny. Bardzo dużo tych materiałów na miecz świetny jest. Nie idziemy sobie zapisywać, ale chwila. Czy tutaj na pewno już nic nie było? Znowu. Fetysz po prostu sprawdzenia każdego kąta. A może i było? Proszę, można było pójść tutaj na górę. Oj, głupi rybku ty. A można było sobie oszczędzić naprawdę masę stresu przy walce.
spokojnie tutaj wszystko to ogarnąć. Uuu! A tego to ja się spodziewałem, ja tutaj wszedłem całkowicie przypadkowo w to przejście. Nie dziwiłbym się, jakby to był jakiś sekret. I chyba tak też jest. No proszę. Co my tu mamy? Kolejne miejsce mocy. Patrol do bazy. Mamy tu kolejne naruszenie. To chyba jakaś pajęczyna. Ej, kto to? Ja muszę też przyznać, że dubbing bardzo mi się podoba. No i co tam było? Ja rozumiem, że kobiet jest ogólnie tutaj mało i wiem, że bardzo często właśnie narzekania płyną w stronę kobiecych głosów w polskim dubbingu, ale... Fuck, boom! Fuck. Oj! Ucieczka? Dobra. No panie, skacz. Tylko, że ja chciałem tego uniknąć. Chciałem tego uniknąć. Skoku. No i właśnie. Wyleczy się jeszcze przy okazji. Dokończę kwestię damskich głosów w dubbingu polskim za chwilkę, jak tylko już tam dojdę i rozprawię się, myślę, z tym pajęczakiem, ponieważ podczas walki nie idzie mi najlepiej komentowanie na poważne tematy. Dobra, moi drodzy, powracamy. Niestety mnie ten od razu dorwał. Ale my też go, jak widać, troszkę złapaliśmy na początku. Tylko właśnie, ja chcę unikać tego jego ciosu, ponieważ one są... Są dosyć niebezpieczne dla nas. I uwaga, unik jest pod B, pod A mamy odskok, ale odskok nie chroni nas przed tymi rzeczami. Przed tymi nieunikalnymi, że tak powiem. Znaczy nieunikalnymi, nie do sparowania. Tak tylko moja krótka dygresja. Proszę bardzo, za drugim razem pokonany. Albinos. Bardzo fajnie. Tutaj czujesz BD, bo coś czujesz, że coś czujesz. No i znalazł. Chyba jaja, jak się nie mylę. Kokony również. Bardzo fajnie. Wracając do damskich głosów. Tutaj nawet te damskie głosy są dobrze zrobione, moim zdaniem. Znaczy, okej, to jest mało damskich głosów. Ale dzięki temu wybór, prawda, był bardziej... Znaczy ja uważam, że wybór dzięki temu mógł być bardziej... Bardziej... Mogę sobie pozwolić po prostu na większy wybór między tymi aktorkami głosowymi i zatrudnić po prostu lepsze te aktorki. Wydaje mi się, że to jest wyjście do dalszej części planety, chyba tak. O Jezu, i wiecie co? Co mnie najbardziej martwi, że to jest naprawdę znowu tyle miejsc, które pomijam. Ja wiem, że ja je pomijam. To mnie boli. Nie znoszę tego. To jest absolutnie moje największe zło. Znaczy największe zło dla mnie. O, fuck. Ale panie kolego. Dziękuję. Proszę mi tak nieprzyjemnych niespodzianek nie robić. Okej, okay, wychodzi na to, że dostalibyśmy się w to samo miejsce na oba sposoby. Oj, zepsułem to. Zepsułem to. To nie o to chodziło. Nie o to chodziło. Teraz. Biegiem. Jesteśmy. Dobra. Co tutaj masz, Bidik? Paliwo? Dzięki, BD-1. A, beczki żywicy. W sumie to jest kaszyk. Nie wiem do końca, dlaczego ta... Rozmawiałem z kapitanem. Nadchodzą. Zaczyna się. Przynajmniej mamy lepszą pozycję. Co to było? Kolejny wycinacz. Zgłaszam aktywny wycinacz w pobliżu celu. Potrzebne wsparcie. Przebija się i wszystko niszczy. Mamy intruza. Ja macie powiedzieć, że może ich zajdę od tyłu, a oni się ogarnęli troszkę szybciej. Strzelam dobro. No proszę bardzo, całkiem nieźle poszło. Jestem ciekaw, czego ta żywica była wykorzystywana tutaj z kaszyku. Oczywiście standardowo zepsułem kwestię zatrzymania koła. Tego zęba tego. Znowu. Myślę, że to było coś dziwnego. Dobra, teraz. Udało się. Nareszcie. Jak na razie. Więzienie już blisko. Dobrze. Wezwania imperialnych są nadawane na całej planecie. Jeśli nie,
dotrzecie do więzienia. Damy radę, słowo. Okej, okay, liczę, że jeszcze coś powie. A mam punkt znowu do rozdania, oj wybaczcie. Przesunąłem przez prawie mikrofon. Drzewko. Otwórzmy, co mam jeszcze w drzewku do zrobienia? Chyba chciałem właśnie tutaj pójść w... Te dwa punkty to wymaga już... Wszystkich wrogów wokół niego są... No powiem wam, że im dalej w te umiejętności, tym lepiej. Na razie tych kombosów nie ogarniam, bo nie są mi potrzebne. I wiem, że właśnie o nich zapominam. Ja wiem, że na przykład zapominam o tym. A powinienem tego używać. Na przykład właśnie jak podchodzę do przeciwników od tyłu. Po prostu zapominam. Zamknięte na dobre. Okej. Okay. W takim razie, w którą stronę mamy iść? Tutaj? Oj, coś czuję, że to będzie bardzo niebezpieczne i to się zaraz złamie. Znaczy nie, no nie. Wydaj, będzie tu lada chwila. Nie powinno. A nasze wsparcie... Atakować im trudno. Oj, nie wyszło na mnie. Nie wyszło mi. Oj. Za dużo tego. Zlikwidujemy wszystkich zdrajców. Wszyscy Jedi muszą zginąć. Dobrze, nie fajnie, w końcu się to dzieje. W ogóle walka z grupą wrogów to nie jest nic dobrego. Imperium jest moją siłą. Jedi jest ranny. No shit, Sherlock. Nie jestem w stanie trafić. A, tego też żeśmy całkiem ładnie obili. Dlaczego mi się teraz włączył w ogóle? Za Imperium. Nie za blisko. Powiem wam, że z tym dwoma mam największy problem. Zacierać na niego. Do dzieła. Bo oni mnie strasznie stresowali przez ostatnią chwilę. Panie kolego, pan już nie żyje. No, kto to jest powolny, hej? Giniesz jak cała reszta. Okej, było blisko. Jestem wolą Imperatora. Moje serce dzisiaj to jest po prostu... Ono zaraz wysiądzie. Ja mam takie szczęście, proszę. Trzeba prądu. Zbadaj go od razu. Ja pierdykam. Miałem tyle szczęścia dzisiaj w tej grze. To jest naprawdę niesamowite. Ale coś czuję, że jeszcze zginę. Zaraz zginę i będzie... Żadnej straży. Będzie nieprzyjemnie. Myślę, że to żadnej straży zaraz się skończy dużo gorzej. Czy kto wie, może rzeczywiście jest to skrót. Chyba nawet fabularnie jest to element. Hej, uwolnimy was. Nie jesteście sami. Odwiedziny niedozwolone. Ja już wiem, że w tym momencie giniemy. Ja już wiem, że w tym momencie giniemy. To było aż nazbyt oczywiste. Ja wiedziałem, jak ja zobaczyłem moje HP, wiedziałem, że giniemy. Dobra, moi drodzy, ja tam dojdę jeszcze raz na spokojnie i widzimy się już na miejscu. No i moi drodzy, lecimy się bić. Proszę bardzo, tym razem, jeśli walczymy z tym bossem, tutaj mamy po prostu te nasze ekspy zostawione, to tak bardziej soulsowo rzeczywiście. Dobra, skoro się udało, to spowolnimy go od razu. Zobaczmy, jak w ogóle na niego działa odrzucenie. Nie aż tak dobrze, jak myślałem. Bezsensowny opór. Zadam poważne obrażenia. Ten boss w ogóle drugi raz, już teraz. Manty spuszczone, o Boże. To był tekst, który mnie rozwalił, szczerze mówiąc. Na drugi raz zobaczcie, jak ten boss był łatwy, tak? Czy też miniboss. Znaczy, ja ich nazywam bossami, ponieważ mają swój osobny pasek, tak? Więc dla mnie są po prostu zwykłymi bossami. Dobra. Lecimy z tym. Znaczy, w sumie to nie lecimy jeszcze, ale wiadomo o co chodzi. Tak jak mówię, moim zdaniem ci łuki wszyscy, oni są za bardzo ludzcy. Pod kątem fizyczności, tak? Aparycji. Do usług. I w ogóle wyglądają jakby byli pozlepiani z
trawy niektórzy. Kto chce walczyć z Imperium? Dobra, pomóżmy Łukim w walce. Świetnie, Jedi. O, mam interakcję. Nikogo nie porzucimy. Okej. Okay. Dobra, skoro to na tyle, czy tam coś jest ciekawego? Oj, kusi, żeby tutaj wejść, co? Gdzie tam mnie możesz zaprowadzić? A, bo tam drzwi i tak są zamknięte. Okej, okay, czyli te, i tak trzeba było tędy pójść. A więc żołki chyba wali do drzwi. Czyli my oczywiście pójdziemy tam naokoło i to wszystko pootwieramy, znając życie. Ja w ogóle jak, widzę, jak olej kapie chyba. Tych rur. Tylko, że trochę dziwnie był wyrenderowany. Kurde, nie no, przed nami. Naprawdę jesteśmy blisko. Fajne rzeczy się tutaj dzieją. Oj. Trzeba uważać na lasery. A o tym się chyba dało skontrować, co jest ciekawe. Nie spodziewałbym się. Bo byś mi padł jeszcze od tej rzeki, czy cokolwiek to jest. Bo odpady jakieś. Mniejsze, ja chcę się dostać do tego miejsca. Czy stąd przeskoczę? Ok. Gra dała mi coś do zrozumienia. No. Are you fucking kidding me? Czy powinienem stąd być w stanie tutaj doskoczyć bez większych problemów? Bo jaką jasną ciasną jest ta platforma? Chyba, że zaraz się okaże, że spuścimy poziom wody i hehe. Będziemy mogli się dostać wszędzie tam, gdzie chcieliśmy. Nie zdziwiłbym się w sumie. Chyba nawet się dużo nie pomyliłem, ale wiecie co, zanim tam pójdziemy, ja chcę jeszcze zobaczyć ten pokój, to miejsce tutaj. To tutaj się znajduje. Winda. I to winda na dół, o dziwo. Czy znamy to miejsce? Nie znamy tego miejsca. Więc kusi. Już chciałem pochwalić, że prawie nie ma ścinek. Że pomijając to, że w wincie są. Na render. Rzeczywiście trochę ustały. Ale one ustają właśnie głównie gdy nie ma elementów fabularnych. Gdy są elementy fabularne, na przykład kasenka czy cokolwiek. Znowu dzieją się bardzo nieprzyjemne rzeczy. Okej. Okay. A, czyli są zamknięte. Okej, okay, czyli przyszliśmy tutaj tylko po to, żeby zdobyć miecz świetlny. Znaczy, fragment do miecza świetlnego. W porządku? Powiedzmy. Ja wiem też, że bardzo dużo w tej grze ginę, ale to dlatego, że bardzo dużo testuję, czy da się gdzieś wskoczyć. Czy ja mogę gdzieś coś zrobić, tak? To jest jakby chyba element mojej rozgrywki tutaj, który sobie jakiś taki narzuciłem. Zatrzymajmy to biegiem od razu. Tutaj. Teraz już rozumiem, po co jest ta platforma przynajmniej. Bo nadal nie, dobra, teraz już chyba rozumiem, na jakiej zasadzie mam... Nie, to mi nie pomoże, nawet jakby było na skos. Jest za daleko do tego, okej. Okay. Nie do końca rozumiem jeszcze, po co jest... czekajcie, jeszcze raz, niech nas spokojnie się aktywuje. Okej, okay, podwoimy to. Bo jeśli oczywiście schodzi już z tego nasza moc, nasz spowolnienie możemy to aktywować ponownie, żeby... Niezła robota. Żeby jakby odnowić ten czas, gdzie to coś będzie spowolnione. Zapomniałem, jak się nazywa. Musimy uwolnić Łukich! Szybko! Mają posiłki! Już! Mi się zacięły! Ani drgną, utknęliśmy! Musimy ich wydostać. Jak się nazywa taki moduł, który można odnowić? Jakby profesjonalnie, dlatego że to miałem w technikum jeszcze. Fuck! Skończ z tych robotów cholernych. A wiem, tak się to skończy. Wiem, że jak skończy. Jeszcze tutaj zginę. Chociaż może nawet nie. Bezsensowny opór. Nie zdołasz uciec. Okej. Okej, jeszcze raz. Samo kombo. I udało się, chociaż szczerze moje HP nie pozwoli mi za długo już tutaj siedzieć.
że jestem pewien, że po prostu jeszcze raz zginę tutaj. Chyba nie będzie niczym dziwnym. Zrobiłeś to! Łuki są wolni! Na dach! Co dziwnego, że to zrobiłem? Jestem bohaterem. Dobra, lecimy moi drodzy na dach. Albo i nie na dach, patrzę na to, czy jedziemy w dół. Ewidentnie w dół. Pytanie, gdzie będzie kolejny punkt zapisu, dlatego że niedługo i tak będzie trzeba kończyć gameplay, a ja nie chcę za bardzo... Trzeba prądu, Billy. Okej. Nie na końcu aktywowałem jeszcze. A, chyba tutaj. Drzwi i platformy, jak dobrze rozumiem. Dlatego, że trzeba będzie właśnie niedługo kończyć gameplay, a przy okazji fajnie by było też jednak odpalić tę medytację. I już w tym miejscu byliśmy, z tego co widzę. I tak, przede wszystkim drzewko umiejętności, standardowo. Jakby kogoś to dziwiło. Na to bym wydał, ale... Może zróbmy jednak jeszcze coś z tych kombosów, co? To błyskawiczne... A to już mamy błyskawiczne kopnięcie. Właśnie, czy my używaliśmy kiedykolwiek tego błyskawicznego kopnięcia? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Atakowanie zbiegu sprintem, to jest fajne. I to chyba chciałbym sobie rozwinąć na chwilę obecną. Ponieważ i tak dużo biegamy sprintem i właśnie też czasem tego sprintu chciałbym wykonać jakiś cios. Tymczasem jednak odpocznijmy. Czy za 2 minutki nam pewnie tego gameplayu zostały. Tak więc zobaczmy teraz, gdzie nas prowadzi misja. Teoretycznie to wygląda, jakbyśmy musieli przeskoczyć tutaj i pojechać tu. Nie, przepraszam, to jest winda, okej. Nam jest winda gdzieś. Zróbmy to. Ale wiecie co, moi drodzy, ponieważ ostatnio mam dosyć sporo pracy przy tych odcinkach i jest też sporo problemów właśnie tych optymalizacyjnych, to ja na tę chwilę chciałbym zakończyć odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dlaczego zakończę? Dlatego, że liczę, że może jeszcze wejdzie w międzyczasie patch, który naprawi troszkę tę optymalizację, chociaż szczerze w to wątpię. Ale druga rzecz jest taka, że właśnie chcę te odcinki wymontować, żeby one fajnie wyglądały, żeby były też na czas, ponieważ u mnie jest 4:28. Ja po prostu nie śpię, tylko nagrywam, żebyście mieli to na odpowiednią godzinę, na odpowiedni dzień. Ponieważ studia, prawda, plus YouTube, no to jest połączenie zabójcze jeszcze, jakby dodać do tego pracę. Na szczęście akurat tej nie posiadam, chociaż to zależy, jakby na to spojrzeć. Niemniejsza jednak, moi drodzy, dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam, że byliście, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda. Albo do czego was serdecznie zachęcam, zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. A tymczasem do zobaczenia i na razie.